Arkadiusz Żabka, dzień dobry, witamy słuchaczy, internautów, no i porannego gościa Radia 90, prezydent Jastrzębia-Zdroju, Michał Urgoł, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Największe miasto na Śląsku, największe miasto w Polsce w rękach PiSu, pod przewodnictwem Michała Urgoła. Tak brzmią tytuły prasowe, tak brzmi narracja wielu. Panie redaktorze, szanowni państwo, no cóż, rzeczywiście tak się zrobiła z tego ogólnopolska historia, największe miasto. Historia czy histeria? Historia i histeria. Wie pan, panie redaktorze, w dzień po wyborach udzieliłem 17 wywiadów, więc czytając niektóre wypowiedzi swoje, to nie mogę sobie przypomnieć, w którym momencie był ten wywiad robiony, tak wiele tych rozmów było. No cóż, no udało się, ale właśnie myślę, że dlatego, że mówiliśmy o tej bezpartyjności, więc to trudno powiedzieć, że miasto jest w rękach PiSu, no tak raczej straszyli oponenci. Jeden z pierwszych wywiadów w Radio 90, jeszcze podczas wieczoru wyborczego, tak. Pan uwierzył w to? Wierzył w to, że może wygrać? Znaczy, kiedy udzielałem wywiadu już dla Rady 90, to było, to już wiadomo, wynik, tak, tak. Ale to było już wszystko w głowie poukładane, czy to jeszcze było takie świeżutkie? Oczywiście szedłem do wyborów i w kampanii wyborczej z przekonaniem o chęci zwycięstwa, więc wierzyłem, nawet jeżeli nie dawano szans i gdzieś tam przed tą pierwszą turą zaangażowanie osób, które pomagały przy kampanii, było słabsze, tak po drugiej turze włączyło się dużo więcej osób, za co chciałem też serdecznie podziękować i tym osobom, które pomagały w kampanii, ale przede wszystkim wyborcom, mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju, za to, że obdarzyli mnie tym zaufaniem, wybrali mnie na prezydenta miasta na najbliższe 5 lat. 56% poparcia to wynik w drugiej turze. Straszono PiS-em. Tymczasem ja patrzę na to, co się dzieje w Jastrzębiu-Zdroju, no i tak. Przedstawił pan zastępców. Mamy z jednej strony Andrzeja Kobę z 20-letnim doświadczeniem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, z drugiej strony Grzegorza Dulembę, wieloletniego skarbnika miasta, też sekretarza, samorządowca z krwi i kości. Gdzie jest ten PiS? No, to należałoby zadać pytanie osobom, które straszyły takim rozdaniem. Oczywiście dobór też, to nawet na antenie tutaj Radia 90 podczas debaty zapowiadałem, że to nielegitymacje partyjne będą tutaj jakby kształtowały decyzje, a właśnie kompetencje, i to jest dowód na to, że te zapowiedzi z kampanii wyborczej realizujemy. No, pan Andrzej Koba, wieloletni, 20 lat doświadczenia w zarządzaniu Urzędem Pracy, jest to Urząd Pracy w top 3 od wielu lat, jeżeli chodzi również o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Bardzo mi imponuje sposób zarządzania i pracy byłego już dyrektora Urzędu Pracy, a dziś zastępcy prezydenta, stąd moja propozycja i tak właśnie sobie wyobrażam współpracę na etapie województwa czy Urzędu Marszałkowskiego, czy nawet ogólnopolski. A Grzegorz Dulemba? A Grzegorz Dulemba, wieloletni sekretarz, prawie 3 kadencje, sekretarz miasta, ogromne doświadczenie, również był zastępcą wójta Chybie i pełnił obowiązki wójta podczas jego choroby przez dobre pół roku. No więc, te obowiązki już zostały podzielone? Tak. Resorty mamy podzielone, tak może pokrótce, te ciężkie, siłowe, czyli infrastruktura komunalna, architektura zostają u pana Grzegorza Dulemby. Pan Andrzej Koba, edukacja, ochrona środowiska. A po mojej stronie zostaje Wydział Dialogu Społecznego, promocja, oczywiście te wszystkie Straż Miejska. Kto straci pracę w Urzędzie Miasta? Teraz nas słuchają urzędnicy. Nie przyszedłem tutaj, żeby robić jakąś rewolucję. Żadnych kadrowych, rewolucyjnych zmian nie będzie. Póki co, jak widać, nie było jeszcze żadnej decyzji odnośnie zmiany. Raczej uspokajałem też urzędników na naszych spotkaniach, że nie zamierzam robić rewolucji. Oczywiście przyglądam się pracy poszczególnych wydziałów, ale to bardziej pod kątem jakiejś takiej pracy, co można by było poprawić w pracy urzędników, a nie na zasadzie kogo wymienić. Pytam o to w kontekście wczorajszej sesji Rady Miasta. Oglądałem ją przez kilka godzin. Rozliczacie poprzednią władzę, rozliczacie to, co zrobiła i to, czego nie zrobiła Anna Hetman. Proszę mi powiedzieć, bo radni PiSu mówili o tym, że budowa karbonarium była złym pomysłem,
deptak był złym pomysłem, łazienki w Parku Zdrojowym również. To są, część tych inwestycji trwa nadal. Czy pan jako prezydent Jastrzębia Zdroju będzie je dalej realizował, czy tutaj przyjdzie refleksja i stop, sprawdzamy? Czy tak, jeżeli chodzi o karbonarium, jest gotowe. Ale czekamy na drugi etap. Tak, drugi etap łaźni Moszczenice, akurat to jest ten etap, który my, też pracowałem przez ostatnie 5 lat w Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia, właśnie na ten drugi etap czekaliśmy, bo to jest to też, do czego dążyłem i o czym zapowiadałem w kampanii wyborczej, tworzenia miejsc pracy. Ta druga część ma być częścią gospodarczą, tam mają powstać właśnie możliwość inwestowania drobnych przedsiębiorców i wynajmowania biur, więc myślę, że to jest rzecz, którą należy jak najbardziej zakończyć. Natomiast co do tych pozostałych, rewitalizacja ulicy 1 Maja jest skończona, więc tutaj trudno, żeby teraz łazienki cofać się. Łazienki też, trwa przebudowa budynku Łazienki 2, w tej chwili już jest wymieniana więźba dachowa, jest przygotowywany pod urząd stanu cywilnego. No myślę, że trzeba się przyjrzeć ewentualnie późniejszemu przeznaczeniu tego budynku, natomiast myślę, że na pewno nie będzie nikt wypowiadał umów, które są podpisane na realizację. Padały też wczoraj pytania o to, ile i kto dostał, jakie nagrody dostał w marcu i w kwietniu tego roku z rąk prezydent Hetman. To pytanie zadawał jeden z radnych, to pytanie, no z radny PiS-u, tak. Pytanie do niego, czym się kierował, ja nie interesowałem się tą sprawą, bo to decyzja jest prezydenta i jeżeli podjął jakąkolwiek decyzję, to była jego decyzja i nie zamierzam do tego wracać. Panie prezydencie, te wielkie inwestycje, o których pan mówił, będą realizowane, mam tu na myśli aquapark, centrum wielofunkcyjne. Tak, jeżeli chodzi o zagospodarowanie strefy centrum, tam jeden taki drobny kawałek ziemi jest Jastrzębia i, no, było, no, i tu właśnie się odniosę do tych zapowiedzi pani Anny Hetman, gdzie była mowa, że już jest gotowy projekt tego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, który miałby właśnie w tym terenie, na tym terenie powstać. Ewentualnie dokupić byśmy musieli od prywatnego właściciela część gruntu, aby wokół tego zagospodarować również jakąś strefę na jakieś imprezy masowe. Okazuje się, że nie ma. Nie ma tego projektu, bo nie dalej jak przedwczoraj pokazał się projekt finansowania takiego właśnie budynku, możliwość pozyskania środków, ale trzeba byłoby mieć gotowy projekt. No i niestety tego projektu nie ma. Była tylko mowa i wizualizacja gdzieś w kampanii wyborczej, ale ta zapowiedź, że mam pełne szuflady gotowych projektów uzbrojenia terenu. I co to oznacza? To oznacza, że aby wybudować ten, mówię o budynku nowej siedziby dla Miejskiego Ośrodka Kultury, musimy najpierw go zaprojektować, żeby można było ubiegać się o te środki, więc te środki z tego rozdania, które pojawiły się w tym tygodniu, nie możemy po nie sięgnąć. Oczywiście możemy spróbować z jakiegoś innego programu czy projektu, czyli ale jeden nie z punktów, jeden z punktów programu już nie ma takiej ostrej wizji. Znaczy ona jest, ta wizja jest. Na razie jest wizją. Panie prezydencie, o tych inwestycjach, które pan planuje, porozmawiamy, ale jeszcze w radiowej części naszej rozmowy chcę zapytać o piknik w kurorcie, bo on się na pewno odbędzie i to w najbliższą niedzielę. Tak. To jest impreza, która ma swój charakter niepowtarzalny. Udało się zrobić coś, czego nie można zrobić w innym mieście. Tak jak Dni Miasta mamy w wielu miejscowościach, tak piknik w kurorcie jest tylko jastrzębski. Tak, no mamy ten Park Zdrojowy, pięknieje nam z roku na rok. Świetny pomysł tutaj Miejskiego Ośrodka Kultury. Wpisało się to już w tradycję, no mamy tą część zdrojową, która ma swoją historię. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na ten piknik. W najbliższą niedzielę o godzinie 16 będą pokazy automobili, będzie fryzjer goli broda, będą bicykle, no mnóstwo atrakcji. Czy pan się przebierze również? Tak, już właśnie wczoraj małżonka przygotowała mi odpowiedni strój z racji swojego zawodu, już właśnie będziemy się ubierali na styl lat 20-30 na najbliższą niedzielę. Czyli przenosimy się w czasie. Ale zachęcam również wszystkich mieszkańców, żeby przyjść również i się przebrać. No to przebieramy się. Niedziela, 26 maja, Dzień Matki. A my się za chwilę przenosimy do naszej internetowej części. Tam trwa rozmowa z gościem porannym Radia 90, Michałem Burgołem, prezydentem miasta Jastrzębie-Zdrój.
Mówi pan, że się pan przebiera, przebierają się także inni. Kultura jest ważną częścią. Ostatnio portal samorządowy napisał, że kultura to nie jest inwestycja, bo to jest właśnie, że kultura to inwestycja właśnie, że miasta muszą patrzeć trochę inaczej na wydatki związane właśnie z kulturalną działalnością. Czy widzi pan tutaj możliwości większego wsparcia finansowego dla placówek kulturalnych? Czy jeżeli chodzi o placówki kulturalne w Jastrzębiu-Zdroju, one działają świetnie. Mamy ich, bo mamy Miejski Ośrodek Kultury, ale mamy również Instytut Łaźnia Moszczenica, mamy bibliotekę i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który również realizuje po części wydarzenia kulturalne, jak choćby w najbliższym czasie organizujemy Dni Jastrzębia Zdroju, na które również zapraszam 7-9 czerwiec. I jednym tym głównym wydarzeniem organizatorem jest właśnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ale więcej pieniędzy będzie w budżecie Michała Urgoła? Już nie mówię w tym roku, no bo budżet jest zamknięty, ale mówię o latach kolejnych. Mam nadzieję. Czy to jest tak, że jednak Jastrzębie potrzebuje takich mocnych projektów i kultura będzie gdzieś czekała na swoje 5 minut. Znaczy kultura jest jedną z gałęzi budżetu miasta i ona musi być dofinansowana, ponieważ no, mieszkańcy oczekują, aby ten wolny czas jednak spędzać w gronie najbliższych w Jastrzębiu, niekoniecznie wyjeżdżać do miast ościennych. Natomiast twarde projekty są szalenie ważne, więc po prostu trzeba umieć wyważyć odpowiednio budżet, aby przed móc chwilą, realizować. Przed chwilą mówił pan o tym, że no, rewitalizacja centrum nie jest taka prosta, jak się wydawało. Aquapark też był przedmiotem, czy hasłem wyborczym w pana kampanii? Tak, no tutaj u pana w studiu gościł nie dalej jak 2 tygodnie temu pan prezydent Socha i wspominał o badaniach geotermalnych, więc mam tutaj okazję też z prezydentem Sochą rozmawiać i będę chciał zacieśnić współpracę i być może coś wspólnie stworzyć. Ta geotermia nie tylko do budowy tego aquaparku byłaby jakby pierwszym wstępem, ale również do ogrzewania po części domów czy mieszkań jastrzębian. Budowa mieszkań. Budowa mieszkań. No właśnie, to jest kolejny punkt tak. Ważny. 400 mieszkań komunalnych, tak? To są te potrzeby na dziś. No myślę, że są. Takie, myślę, że szacunkowe, są. Takie padły dane wczoraj na sesji. Tak, no patrząc na kolejkę osób, które jakby oczekują na mieszkanie, no to nawet więcej. No należy Jastrzębie do SIM-u, właśnie się tą sprawą jako jedną z pierwszych zainteresowałem. Szukamy działek pod budowę mieszkań komunalnych. Te pieniądze z tych SIM-ów to są pieniądze, które są pieniędzmi z budżetu państwa, więc nie angażujemy tutaj środków miejskich. Natomiast no, musimy tutaj znaleźć odpowiednią działkę. Nie wiem, czy SIM jest zainteresowany. Jestem jeszcze przed spotkaniem z odpowiednimi wydziałami, natomiast chcemy jak najbardziej do tego to kontynuować i te mieszkania jak najszybciej pracę rozpocząć. A propos spotkań, niedawno spotkał się pan z przedstawicielami Republiki Południowej Afryki. Tak, i to w pierwszym dniu urzędowania zaprosiłem przedstawicieli, którzy są zainteresowani terenem inwestycyjnym. Takie negocjacje lubią ciszę, więc mogę tylko powiedzieć, że jest to branża nowoczesnych technologii z zapowiedzią stworzenia około 120 miejsc pracy z branży lotniczej i więcej nie mogę powiedzieć. Okej, okay, ale już pan trochę powiedział więcej, bo to słowo lotnicze nigdzie nie padało, z tego co wiem. Tak. Ale to niech pan mi tylko zdradzi, jak to się dzieje, że do Jastrzębia Zdroju przylatują ludzie z RPA? No to tutaj miałem już te sygnały. Wylądowali nie tam, gdzie mieli, czy jak to jest? Nie, to no, też nie chciałbym wszystkiego okay. Zdradzać, ale tak, jest tak, że szukali działki na Śląsku, zależało im blisko autostrady i również blisko poligonu. Nie chodzi tutaj o wojskową technologię, natomiast chodzi o testowanie pewnych rzeczy, więc tu łabędy są jakby tą bliskością, więc stąd Jastrzębie z bliskości do autostrady. I sąsiedztwa Czech, bo też o tym była mowa na tym spotkaniu. Położenie Jastrzębia jest niezwykle atrakcyjne, no gdyby Zgadza jeszcze się. Ta kolej była. Tak. I tutaj dochodzimy do kolejnego ważnego punktu. Wiemy, że będą zmiany w przebiegu linii kolejowej. Te informacje jeszcze oficjalne do państwa nie dotarły, nie. Ale mówi się o tym, że być może na pewno będzie budowana droga kolejowa z Katowic do Ostrawy. Przynajmniej takie są zapowiedzi rządu na dziś. W pana ocenie?
No, ja mam nadzieję, że ta kolej, ta szprycha CPK powstanie. Moim zdaniem ona musi powstać, ponieważ tam z Czech już są przygotowane wszystkie, to nawet to już są gotowe tory, należy się tylko wpiąć tą naszą częścią. Natomiast bardziej mi zależy na tej kolei podmiejskiej do Katowic. Czyli program Kolej Plus, tak? Który mógłby ewentualnie rozwiązać problemy. Ona musi powstać, jestem już umówiony w Urzędzie Marszałkowskim. Chcemy rozmawiać jak najszybciej o tej sprawie. No, no nie przyspieszymy tego tymi działaniami, natomiast myślę o jakiejś komunikacji zastępczej. Zapowiedziałem to w swoim exposé. Mówię tu o komunikacji autobusowej, która pełniłaby taką funkcję komunikacji zastępczej i też mam nadzieję, że uda się wspólnie z PKP jakąś linię autobusową taką zastępczą do Katowic otworzyć. Do czasu wybudowania linii kolejowej, tak? To będą busiki, które będą krążyły na autostradzie A1? Nie, no myślę, że przebieg trasy mógłby przebiegać przez Żory, żeby również skomunikować przy okazji. To pojedziecie wieki do tych Katowic, wie pan. Godzinę. Godzinę autostradą 40 minut, a może znaczy, i krócej. Może tak, jesteśmy przed rozmowami, mamy za 2 tygodnie spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim również w tej sprawie. No jestem przekonany, że wypracujemy jakieś wspólne rozwiązanie, no, a też można wspomóc nasz miejską komunikację, bo tak, otwarcie takiej linii to też jest... Czy pan będzie jeszcze a propos komunikacji miejskiej rewidował to, co udało się zrobić pani Annie Hetman? Mówię o tej bezpłatnej komunikacji. Będą jakieś zmiany, czy pozostaje? Jeżeli będą zmiany, to takie, że ta komunikacja bezpłatna będzie dla wszystkich, czyli nie po to, żeby segregować mieszkańców na tych, którzy mają kartę Jastrzębianina, a niekoniecznie może płacą podatki w Jastrzębiu, bo część osób, które płacą podatki poza Jastrzębiem, no to już jest wykluczonych. Więc to, ale to jest jakby drugorzędna rzecz. Myślę, że te koszty związane z obsługą tej kontroli biletów i całym tym systemem są większe niż korzyści z tego niewielkiego procentu biletów, które są pozyskiwane z jazdy osób, które płacą. I to nie mało, bo te bilety są bardzo drogie. W jaką stronę zmierza Jastrzębie-Zdrój? No, mam nadzieję, że będziemy się rozwijać. Musimy przede wszystkim stworzyć alternatywę dla górnictwa. Jeżeli nam się to uda, jeżeli te tereny inwestycyjne, bo będzie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, udostępnimy przedsiębiorcom, jeżeli pozyskamy nowe miejsca pracy dla Jastrzębian, no to jestem spokojny. Oczywiście stworzymy tą kolej, bo ten dojazd do tych naszych sąsiadów i stolicy Śląska jest szalenie ważny, to uważam, że mamy szansę zatrzymać ten niepokojący alternatywa dla górnictwa, wie pan, to jak tak obserwujemy, to dziesięcioleci powstaje, no. Nie jest to takie proste. No nie jest, no nikt nie mówi, że to jest proste. 5 lat wystarczy? Nie. 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 No na pewno nie. Czyli ubiega się pan już o reelekcję? Nie, nie, nie o tym mówię. Mówię o tym, że to są projekty na lata i tak jak wie pan, coś przygotować i nawet jeżeli miałby kto inny z tego korzystać, to robimy to dla naszych mieszkańców, a nie dla władz miasta, więc po prostu myśląc długofalowo rozmawiamy o przyszłości mieszkańców, a nie dobrze, po tym pierwszym miesiącu, jaki pan się czuje w urzędzie, no bo pan znał urząd już, no był pan radnym, tak, ale coś pana zaskoczyło? Znaczy, ogrom pracy jest bardzo duży. Oczywiście no, potrzeba czasu, żeby się wdrożyć. Jest, no, ten podział resortów już mamy zrobiony, więc to też już teraz częściowo spadnie z mojej głowy, bo przez te 2 tygodnie większość tych spraw trafiała do mnie. Czy coś mnie zaskoczyło? No, kłaniają się w pas. Panie i mówią do pana już nie panie sołtysie, jak to kiedyś, tylko panie prezydencie. Panie redaktorze, nie, raczej widzę się w roli takiego bardziej lidera zespołu i też to zapowiedziałem na spotkaniach z pracownikami, naczelnikami, bo wszyscy gramy do jednej bramki. No, no. A propos grania, to gra pan jeszcze na basie? Tak. No, znajduję czas w niedzielę regularnie. Ale nie przynosi pan do urzędu jeszcze gitary? Nie, to się raczej nie zdarzy. To się raczej nie zdarzy. Dobrze, panie prezydencie, wszystkiego dobrego dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, chociaż ich coraz mniej, bo ostatnie wyliczenia pokazują, że chyba poniżej 80 tysięcy. No niestety spadliśmy poniżej 80 tysięcy jako mieszkańcy, no cóż. Do roboty, Jastrzębianie, do roboty, zachęcam, tak. Zachęcam do pozostania w Jastrzębiu. Czy możemy jeszcze zaprosić na Industriadę mieszkańców? Zaprośmy, ona chyba za tydzień. 1 czerwca Industriada, Dzień Dziecka przy Łaźni Moszczenica, duże dmuchańce i też koncerty.
Zespół Tabu, Natalia Przybysz, serdecznie wszystkich zapraszam. Zapraszamy i jeszcze na ten piknik niedzielny, bo to naprawdę to fajne i ciekawe wydarzenie. Piknik w półrocie bardzo ważny. Arkadiusz Żabka, dziękuję za poranne spotkanie. Naszym gościem był prezydent Jastrzębia Zdroju Michał Urgowa. Dziękuję bardzo.